Nigdy się nie poddam. Dlaczego? Czasy się zmieniają i wszyscy robią się coraz smutniejsi, ale to nie wszystko. Jest wiele powodów, dla których tak się dzieje i jeżeli mamy dalej cieszyć się życiem, trzeba umieć powiedzieć trudno. Zrobiłeś coś po prostu super, a nikt tego nie docenił? Mówi się trudno. Występujesz w teatrze, ale wszyscy patrzą jedynie na tego, który wciąż zabiera ci główne role? Mówi się trudno. Chciałeś kupić sobie nieduży, lecz fajny nowy zestaw Lego, ale kosztował on aż śmiecilion złotych? Mówi się trudno. Masz same pały w szkole? Mówi się trudno. Straciłeś swój kanał YouTube, na którym miałeś już 2000 subskrypcji, a twój ostatni shorts miał 20 tysięcy wyświetleń. Mówi się trudno. Tak, mówi się trudno. Nawet jeśli jesteś pośmiewiskiem całego świata, jeśli jesteś tym, który jest zawsze tym najmniej widocznym, jeśli nie możesz wygrać powiatowych w nogę, bo zawsze upadasz, gdy masz wykonać decydujący strzał, co opowiesz? Trudno. Masz powiedzieć trudno. Nie daj sobie odebrać życia. Powiedz trudno, trudno, trudno. Zrób to, błagam cię. Żyj, nie kończ jak ten, który stracił swoją jedyną szansę, nie sięgaj po alkohol, idź po zwycięstwo. Poznaj smak zieleni, którą będziesz mógł się okryć, tylko nie sięgaj po kieliszki. Błagam. Pamiętaj, mówi się trudno. I koniec. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. Pozdrawiam.